Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ciągle łatamy w sumie ustawę z 92 roku. Kolejne sejmy nakładały kolejne łaty na tą ustawę i w sumie to wygląda jak indiański plet w tej chwili. Nie kwestionujemy w ogóle celowości dokonania tej nowelizacji. Jest to jasne, że uproszczenie procedury administracyjnej wydawania decyzji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest potrzebne. Nie kwestionujemy też potrzeby dostosowania ustawy do dyrektywy medialnej. Dlatego poprzemy przedstawiony projekt, ale warto podkreślić, że dzisiaj dyskutowana nowelizacja dotyczy raptem tylko kilku nadawców. Są konieczne o wiele dalej idące i kompleksowe zmiany. Zarówno rynek medialny, jak i środowiska twórców oczekują dostosowania ustawy o radiofonii i telewizji do wymagań XXI wieku. Wiemy, że obecnie w centrum zainteresowania rządu i większości parlamentarnej są media publiczne, ale przecież je także trzeba przygotować do wyzwań XXI wieku. Wiemy na przykład, że rząd nie planuje wycofać nadawców publicznych z rynku reklamowego, mimo planów utrzymania systemu abonamentowego. Wiemy, że dzięki poprawce klubu Kukiz 15 do czerwca trzeba przyjąć nową formułę istnienia mediów publicznych, a następnie zastąpić ich tymczasowe władze nowymi, mam nadzieję, tym razem na dłuższy okres czasu. To wszystko wymaga dyskusji, debaty publicznej z udziałem ekspertów, ludzi środowisk twórczych, dziennikarzy, a także naukowców. Nie widząc na razie woli takiej debaty po stronie PiS, postanowiliśmy jako klub parlamentarny Kukiz 15 taką dyskusję powołać. Chcemy tak naprawdę, w sumie nie powinno to dziwić z uwagi na to, że w naszym klubie jest przynajmniej dwóch muzyków i nie tylko interesuje nas ta ustawa z czystych tutaj sejmowych pobudek, ale przede wszystkim reprezentujemy to środowisko. Więc dlatego tym bardziej tej ustawie tym bardziej się przyglądamy i chcielibyśmy, żeby ona spełniała warunki takie, które zadowalają wszystkie strony, że nie jest to kolejna ustawa, która tylko ma sprostać wymaganiom rządowym. Kiedyś zapowiadałem na samym początku, kiedy rozmawialiśmy o tej ustawie, że będę Państwu patrzył na ręce. To, co do tej pory tak naprawdę widzimy, nie do końca nam się podoba, ale tak jak wcześniej powiedziałem, poprzemy oczywiście tę poprawkę. Dziękuję bardzo.